sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dziś moim i Państwa gościem Marcin Ogdowski, autor bloga Bez Kamuflażu, publicysta, autor książek. Witam Cię serdecznie, Marcin. Dzień dobry, witam Państwa. Marcin, nie mamy zbyt dobrych informacji dotyczących tego, co dzieje się na Ukrainie w kwestii tej wojny lądowej. Dzisiaj też kilka ciekawych informacji z Awdijówki, ale chciałbym z Tobą porozmawiać dzisiaj nie o kwestii lądu, ale o kwestii morza, bo w tym kontekście jednak możemy mówić o dużym sukcesie Ukrainy, który sobie wypracowała na przestrzeni tych 2 lat. Jak dziś wygląda flota czarnomorska, bo coraz częściej pojawiają się komentarze, że no gdzieś już niedługo będzie musiała zniknąć na wschodniej części Morza Czarnego. Jak wygląda, żeby ocenić jej obecny stan, trzeba spojrzeć troszeczkę wstecz i zastanowić się, co ta flota miała robić wedle zamysłów rosyjskiego dowództwa. Fakt, że tuż przed inwazją na Morze Czarne dotarły dodatkowe okręty desantowe przysłane tam z Morza Bałtyckiego, wskazuje na to, że jednym z zadań floty czarnomorskiej było przeprowadzenie desantu morskiego, prawdopodobnie wspomagającego czy będącego wstępem, no różnie to można w tej chwili sobie wyobrażać, w każdym razie związanego ze zdobyciem Odessy i generalnie odcięciem Ukrainy od Morza Czarnego. Wiemy dziś, że ta operacja nie została przeprowadzona. Wiemy dziś, że szanse na jej przeprowadzenie są niewielkie, czy wręcz żadne, więc jest to znacząca rosyjska porażka. Kolejna związana z zadaniami, jakimi postawiono przed flotą. Flota miała w momencie ewentualnego niepowodzenia operacji desantowej czy do momentu przeprowadzenia operacji desantowej, wypracowania sytuacji na lądzie, która umożliwiałaby przeprowadzenie tej operacji, flota miała zająć się blokadą portów morskich Ukrainy, morskich, ale też naddunajskich, gdzie również znajduje się infrastruktura ukraińska, infrastruktura portowa. No dziś wiemy już, że i tego zadania nie udało się zrealizować, że Ukraińcy przerwali rosyjską blokadę, wyrąbali sobie ten korytarz życia w zachodniej części akwenu czarnomorskiego. Jak wiemy, no cały czas pływają tam statki, które wywożą rozmaite towary z Ukrainy i przywożą też rozmaite towary do Ukrainy. Mimo tego, że rosyjska flota czarnomorska teoretycznie miała wszystkie atuty w ręku, żeby tą blokadę przeprowadzić skutecznie, no to się nie udało. Co więcej, i teraz trzecia porażka tejże floty, ona funkcjonuje w oparciu o bazę, przede wszystkim w oparciu o bazę morską, jaką jest dla niej Krym, Sewastopol przede wszystkim, tak? Okazuje się, że Ukraińcy doprowadzili do sytuacji, że korzystanie z krymskiego zaplecza logistycznego floty stało się co najmniej problematyczne, że część okrętów musiano wręcz wycofać z Krymu i skierować do Rosji, no bo po prostu ich przebywanie w tamtym rejonie było nazbyt niebezpieczne. Więc to jest trzecia poważna porażka floty czarnomorskiej, która w takim wymiarze ilościowym no ma już coraz bardziej poważny wymiar. Przypomnę, że zaczęło się od utraty okrętu flagowego, czyli krążownika rakietowego Moskwa. Później mieliśmy coraz to kolejne, włącznie z chyba najbardziej dotkliwą dla Rosjan stratą nowoczesnego, przebywającego w momencie ataku w doku okrętu podwodnego Kilo. Choć musimy tu pamiętać, że nie wszystkie doniesienia mówiące o tym, że jakiś okręt został trafiony i zniszczony, w ostatecznym rozrachunku się potwierdzają. Nie w tym sensie, że tych trafień nie było, tylko że Rosjanie część uszkodzonych jednostek po prostu są w stanie wyremontować i przewracać do służby. Tak stało się z jednym z okrętów desantowych, który w zeszłym roku został trafiony. Po kilkumiesięcznym poważnym remoncie wrócił do służby.
Marcin, no bo sam doskonale wiesz, że po internecie krąży wiele tych ikonografik dotyczących właśnie strat rosyjskich. Czy my możemy dzisiaj powiedzieć, o ile procentowo zmniejszyła się flota czarnomorska w stosunku do roku 2022? No biorąc pod uwagę straty bezpowrotne i biorąc pod uwagę straty, które zostaną, czy jest szansa, patrząc z perspektywy możliwości remontowych Rosjan, że zostaną przywrócone do służby, no to na dzień dzisiejszy możemy mówić o mniej więcej między 15 a 20% stanu floty. No to jest utrata jednej piątej potencjału z czego no, w tej jednej piątej mieści się też kilka najbardziej wartościowych jednostek, więc jest to strata tym bardziej dotkliwa. No, zważywszy na fakt, że Ukraina w zasadzie nie ma floty, jest to po prostu dotkliwa porażka Rosji. Marcin, nawiązałeś do ważnego aspektu, o który chciałem od razu zapytać, no bo ja jak śledzę sobie ten konflikt na Morzu Czarnym, to można powiedzieć, że były dwa takie punkty, dzięki którym Ukraińcy wypracowali sobie tą przewagę. Pierwsze to dostarczenie pocisków przeciwokrętowych, no i ten drugi punkt, który obserwujemy w ostatnich dniach, czyli pojawienie się tej grupy 13, ten nacisk na te drony morskie. Jak ty oceniasz? To jeszcze będzie się rozwijać, jeszcze jakieś sukcesy będziemy Ukraińców obserwować? No bo niewątpliwie te drony morskie, chociaż w tym przypadku ostatniego ataku, no zrobiły gigantyczną robotę. Znaczy, może tytułem jeszcze sprostowania, musimy pamiętać, że Ukraina miała własne pociski przeciwokrętowe Neptuny, które są bardzo dobrymi pociskami, więc to dostarczenie było wzmocnieniem potencjału, ale nie jego zbudowaniem. Co do dronów, no widzimy, że rośnie efektywność ich użycia, ich wykorzystania, w tym sensie, że one stają się coraz bardziej, mówiąc wprost, śmiercionośne. Tak? Jest bardzo trudno trafić manewrującą jednostkę na pełnym morzu. Ukraińcom wychodzi to coraz lepiej. O ile wcześniej, jeszcze w zeszłym roku, mieliśmy do czynienia z sytuacjami, w których do pojedynczego ataku używano nawet kilkunastu czasami dronów, z których część tych ataków sprowadzała się do tego, że żaden z dronów nie był w stanie uderzyć w okręt, były niszczone bądź po prostu nie trafiały. O tyle teraz efektywny atak Ukraińcy są w stanie przeprowadzić przy użyciu kilku jednostek, trzech, pięciu, czy może troszeczkę większej liczby, sześciu, czasami siedmiu jednostek. W każdym razie widać, że te urządzenia są coraz lepsze, więc jeśli ten progres, ta dynamika się utrzyma, no to z pewnością będziemy mieli do czynienia z kolejnymi sukcesami, bo no, że Ukraińcy odpuszczą, no to nie ma co się łudzić, patrząc z perspektywy Rosjan. Oni będą dalej tę swoją kampanię kontynuować. Marcin, wróćmy jednak jeszcze do wczorajszego ataku. Do czego Rosjanie tak naprawdę w dobie, bo mówiłeś o tym potencjalnym niedoszłym desancie, ale dzisiaj w czasie trwania, czyli mamy 15 lutego, do czego te okręty, mówię o tych okrętach desantowych, do czego one są wykorzystywane przez Rosjan, dlaczego one się pojawiają na Morzu Czarnym? No przede wszystkim są wykorzystywane jako jednostki transportowe, jako sprzęt, który no, przewozi rozmaite zapasy wojenne, tak, sprzęt czy broń, amunicję. Ten wczorajszy okręt, sądząc po tym, jak wyglądał pożar na jego pokładzie, no to prawdopodobnie niósł amunicję, więc było dość spektakularnie to wyglądało. W każdym razie wykorzystywane są w tym celu ten wczorajszy okręt Ukraińcy dopadli akurat na Morzu Czarnym, ale te okręty desantowe służą przede wszystkim do przewożenia transportu przez Morze Azowskie na południowy odcinek frontu ukraińskiego. Nadają się do tego celu idealnie, bo to są jednostki płaskodenne przystosowane do
wchodzenia po płytkich akwenach, a Morze Azowskie jest bardzo płytkim akwenem. Tak. Rosjanie, wykorzystując okręty desantowe w tym celu, kompensują rozmaite słabości swojej lądowej logistyki, więc no, niszczenie okrętów desantowych jest tutaj działaniem, które zmierza do ograniczenia możliwości rosyjskiej logistyki. No i też trzeba brać pod uwagę te pierwotne funkcje tego okrętu. Wydaje się mało prawdopodobne, by Rosjanie próbowali przeprowadzać jakiekolwiek operacje desantowe. W tej chwili jest to poza ich możliwościami, ale no nie da się wykluczyć. Ta wojna już wielokrotnie nas zaskakiwała, że w którymś momencie będą chcieli przeprowadzić jakąś większą operację dywersyjną na ukraińskich tyłach, na ukraińskim wybrzeżu, w tym celu właśnie wykorzystując okręty desantowe. Tego Ukraińcy wykluczyć nie mogą i dlatego z taką zawziętością na te okręty polują. Marcin, istotnym aspektem tej wojny morskiej na Morzu Czarnym jest też transport zbóż ukraińskich. No niewątpliwie Ukraińcy teraz mierzą się z dużymi problemami, chociażby z tymi, że zachodni rolnicy protestują przeciwko właśnie eksportowi zbóż do Europy z Ukrainy. Jak to wygląda? Bo tych informacji dotyczących właśnie problemów związanych z eksportem ukraińskiego zboża drogą morską jest teraz znacznie mniej. To znaczy, że sytuacja się uspokoiła, czy jednak to jest jakiś też będziemy mogli w najbliższych tygodniach, miesiącach obserwować znowu powrót do tego straszenia i ewentualnego ataku na statki cywilne? Znaczy, uspokoiła się, co nie znaczy, że nie ma problemów, bo ten kanał komunikacyjny, kanał transportowy, no jego drożność jest jednak dość ograniczona. Pływanie tym czarnomorskim akwenem jest po prostu bardzo niebezpieczne i to już nawet nie chodzi o to, że rosyjska flota mogłaby wygenerować jakieś fizyczne zagrożenie, atakować, nie wiem, okrętami czy atakować samolotami te jednostki, ale chodzi o obecność min morskich, których jest tam przecież pełno, tak? No a cywilne jednostki, cywilne statki no, nie są przygotowane do zwalczania tego rodzaju zagrożenia, co sprawia, że wielu armatorów po prostu tam nie pływa. Czy pływanie tam wiąże się z zbyt dużymi dodatkowymi kosztami, których operatorzy nie chcą ponosić. Więc ten kanał, owszem, Ukraińcy sobie wyrąbali, on funkcjonuje, ale jego drożność jest jednak mocno ograniczona. Stąd no, tak ważne jest utrzymanie tych kanałów transportowych lądowych, które wiodą przez Polskę, przez Słowację czy przez Rumunię. Marcin, ale to nie jest też przecież problem samych Ukraińców. Wyprać mnie z błędu, ale mi gdzieś mignęła w ostatnich tygodniach informacja, że Turcja, Bułgaria i Rumunia przygotowują się do takiej wspólnej operacji rozminowania Morza Czarnego. Ma to być gdzieś tam pod aspicjami NATO, bo to też niewątpliwie pewnie problem dla tych państw. No tak, no mina morska ma to do siebie, że nie szanuje granic i założona przez Rosjan z zamiarem sparaliżowania Ukrainów może wylądować na bułgarskim czy rumuńskim wybrzeżu i narobić tam szkód, więc no, nie słyszałem o tej akcji, ale cała inicjatywa wydaje mi się oczywista, trzeba ten śmietnik po prostu wyczyścić. Marcin, a jak Rosjanie w ogóle mają? Bo ja na przykład śledząc, robiąc sobie nawet tą codzienną prasówkę mediów ukraińskich, mediów rosyjskich, to co jakiś czas widzę jednak informacje dotyczące nowych jednostek, dotyczących ogólnie floty rosyjskiej. Czy Rosjanie nadal mają jakiś duży potencjał, żeby te straty, które ponieśli na Morzu Czarnym, odbudowywać, czy jednak tutaj w tym, na tym gruncie skupiają się na przemyśle skupionym na wojska lądowe? Znaczy tam budowane są kolejne jednostki, tylko że no pamiętajmy, że Rosja ma w sumie kilka flot, tak? Więc a jeśli idzie o uzupełnianie strat floty czarnomorskiej, no to Houston mamy problem, tak? No, żeby cokolwiek nowego dotarło na Morze Czarne, to musiałoby przejść przez cieśninę, którą kontrolują Turcy, którzy nie przepuszczają okrętów wojennych rosyjskich przez cieśninę, więc no, nic nowego z zewnątrz nie dotrze. Nie wiem, jakie są możliwości produkcyjne stoczni w Rosji, ale zdaje się, że tam niczego poważnego zrobić się od podstaw zbudować się nie da.
więc w tym sensie możliwości uzupełniania strat są iluzoryczne, czy właściwie ich nie ma, tak? Tylko że no, tak jak mówię, znaczy tak mi się wydaje, że Rosjanie już pogodzili się z faktem, że nie będą w stanie założyć skutecznej blokady i że nie będą w stanie przeprowadzić operacji poważnej, operacji desantowej, która, nie wiem, skończyłaby się jakimiś istotnymi zyskami terytorialnymi. Myślę, że mają już tego świadomość i że tak naprawdę chodzi tylko w tym momencie o to, by utrzymać kontrolę nad Krymem i nad wschodnią częścią akwenu Morza Czarnego, żeby przypadkiem tam na tym łączniku w postaci mostu krymskiego, żeby nie doszło do czegoś, co mogłoby dramatycznie popsuć możliwości rosyjskiej logistyki lądowej. No właśnie, także troszkę uprzedziłeś moje pytanie, bo właśnie chciałem zapytać, jak istotnym w ogóle terenem, obszarem jest Morze Czarne dla Rosjan w kontekście wojny z Ukrainą? Czy to tylko i wyłącznie właśnie ochrona mostu krymskiego, kwestie logistyczne? No bo dostaliśmy też masę informacji, że Rosjanie rozbudowują sieć kolejową, więc pytanie, na ile ten aspekt, to terytorium, ten obszar Morza Czarnego jest dla Rosjan istotny? Znaczy, nowe połączenia lądowe nie są jeszcze gotowe, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no, dla zapewnienia sprawnej logistyki tych kanałów trzeba mieć kilka. Więc nawet jak uda się już ukończyć połączenia, kolejne połączenie drogowe i kolejne połączenie kolejowe, no to i tak trzeba zachować sobie tę możliwość dostarczania sprzętu, dostarczania amunicji, wszelkich innych rzeczy drogą, czy tą morską, przy użyciu właśnie wspomnianych okrętów desantowych, czy w większym stopniu przez most krymski naokoło Krym i dalej na południe Ukrainy. Most krymski, trzeba pamiętać, ma znaczenie poza oczywiście strategicznym związanym z logistyką, ale ma też ogromne znaczenie wizerunkowe. Czasami tego nie doceniamy, fiksując się na kwestiach stricte wojskowych, ale no, to jest oczko w głowie Putina, to jest taka perła rodowa w jego kolekcji, no i zniszczenie tego mostu byłoby no, dotkliwym ciosem propagandowym, na który Rosja no, wolałaby sobie nie, którego Rosja wolałaby nie przyjąć, więc choćby z tego względu tego mostu będą Rosjanie bronić. Morze Czarne ma dla nich znaczenie szersze w tym sensie, że no jest bramą, która potem wiedzie na Morze Śródziemne. Jest miejscem, którego nie odpuszczą w takim sensie, że jeśli ktoś sobie myśli, że Rosjanie łatwo oddadzą Krym, no to jest w błędzie. Ale w samej wojnie z Ukrainą te zasadnicze cele, które postawiono sobie na początku, nie zostały osiągnięte i w tej chwili nie ma wielkich szans na to, by je osiągnąć, co nie ma też jakiegoś istotnego, żywotnego, może na tej zasadzie, znaczenia w kontekście całej wojny, tak? Bo nawet jeśli Rosjanie przegrywają tę wojnę na Morzu Czarnym, to jeśli im się powiedzie na lądzie, no to ta porażka na Morzu Czarnym nie będzie miała większego znaczenia. Marcin, na koniec, krótko, no nie jest wielką tajemnicą, powoli odkrywasz karty, twoja najnowsza książka. Kiedy możemy się spodziewać? Co w niej będziemy mogli przeczytać, bo niewątpliwie ja osobiście czekam, aż ona do mnie dotrze, więc kiedy nasi widzowie mogą się spodziewać twojej następnej książki? No premiera jest 28 listopada, lutego, Matko Bosko, chociaż, więc już niebawem, chociaż już w Empiku w przedsprzedaży można książkę zamawiać. Alfabet, znaczy książka nazywa się, ma tytuł Zabić Ukrainę, alfabet rosyjskiej agresji. Składa się z 22 haseł, które w mojej ocenie w sposób najpełniejszy pozwalają opisać to, co się dzieje w Ukrainie, zarówno z perspektywy ukraińskiej, jak i z perspektywy rosyjskiej. To jest książka z
non-fiction oczywiście, reporterska i analityczna zarazem, taka mieszanina konwencji, no ale napisałem ją z jednej strony patrząc z boku jako ten analityk na to, co się dzieje w Ukrainie, a z drugiej strony no, patrząc też od wewnątrz jako człowiek, który w tej Ukrainie bywał, czy to teraz w trakcie tej odsłony konfliktu, czy podczas wcześniejszej fazy po roku 2014. Ponad 220 stron bitego tekstu, 20 stron zdjęć. Myślę, że warto. Na pewno warto. My Państwa gorąco zachęcamy do zakupienia książki. Jak sami Państwo słyszeli, jest ona już w przedsprzedaży. Link do mediów społecznościowych Marcina znajdziecie w opisie tego filmu. Ja zachęcam oczywiście do odwiedzenia profili Marcina, do zasubskrybowania Warnewsa i śledzenia naszej codziennej relacji na Twitterze. A moim i Państwa gościem był Marcin Ogdowski. Bardzo Ci serdecznie, Marcin, dziękuję. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu były Militaria.pl